Hej, cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Rady, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj ruszamy na bitwę z tym oto wrogiem. To będzie ważna bitwa. Gra przed chwilą została zapisana, więc nie musimy dalej tego robić. Zobaczmy, co ma. Kawaleria mnie interesuje. Raz, dwa. I generał, o lol. Raz, dwa. I dwa oddziały łuczników. Masz przesrane, gość. I piechota taka zwykława. 1:1, natomiast my to bardzo łatwo sobie rozbijemy. Nasz generał jest bardzo zdolny w ataku, dlatego kiedy atakujemy, to ma więcej gwiazdek niż normalnie, to jest ciekawe. Moi kochani, żebyście mieli na święta odcinki, nagrywam kilka pod rząd, jest teraz prawie druga w nocy, więc przynajmniej zostawcie tą łapkę w górę i komentarz. Widzicie, tak się poświęcam. Startujemy. Tak. Pach. Te trzy oddziały, powiedzmy, gdzieś z tej strony. Czyli zgadnijcie, co poleci z tej strony. Oho, tak, dobrze zgadliście. Łucznicy konni. Wysyłam ich taką ogromną grupą. Wiecie, mógłbym to robić odwrotnie, znaczy nie wysyłać ich taką niesamowitą grupą, natomiast po prostu to się opłaca. Dokładnie. A was wypuszczę gdzieś tutaj, żebyście mieli możliwość fajnego ogarniania pola. Startujemy bitwę. Przeciwnicy są gdzieś w lesie. Bardzo dobrze. Wy macie mało jednostek. Ja sobie wysyłam tam moją kawalerię do walki dystansowej. By generała bym bardziej oddzielił od tej armii. Tych moich kawalerzystów, od tych moich piastów. Nie chciałbym go kiedyś pomylić. Dwa oddziały kawalerii niedługo zostaną po prostu rozgromione. One przestaną istnieć za chwileczkę. O, co się dzieje? A cóż to za ataki? Halo. Muszę się trochę poruszyć, żebyście, wiecie, żeby oni nie trafili we mnie za bardzo. Wszyscy, rzecz jasna, ustawienie. Strzelać. Łucznicy mogą teraz do mnie zacząć walić, to jest całkiem prawdopodobne. Natomiast my się ich nie boimy. No dobrze. Jak tam wasze strzelanie w ogóle przebiega? No tak szyjecie do nich, ale tak... Te efekty są bardziej... No jakieś są, ale wyglądają dość mizernie. Szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że się po prostu zrehabilitujecie jakoś zaraz. Może tu ten las? Na takie działanie. W każdym razie ten oddział jest już spisany na straty. A co to jest? Jakaś słaba kawaleria. Brać mi ją! Odsłonili swoje plecy w tej chwili. O, dobra. Widzę, że mnie zaatakowali. Drobna pauza w tej chwili. Bo tak. Ja chcę, żebyście wy zaatakowali tych. Chcę, żebyście poszli tu. I tak, moje jednostki, bardzo dużo was, a kurka wodna nie potraficie sobie poradzić z gościem. Koniec uciekania tego, albo dobra, może nie. Natomiast tak, czego od was oczekuję? Abyście rozprawili się z gościem. Tutaj, generał to akurat... No nie no, te dwie jednostki... Tutaj bardziej poproszę was. I trzymanie tego środka by mi się przydało, naprawdę. No taki ostrzał, jaki tu powinien być prowadzony przez te 5 oddziałów, to tutaj ja nie mam słów, naprawdę. Nie powinni zostać zmiażdżeni w ćwierć sekundy. Dobra.
Tamtych atakujemy i tamtych łuczników. Tu przeciwnicy zmiażdżeni. Świetnie. No właśnie, i teraz atak na nich, zobaczcie. Biegiem ci łucznicy konni powinni ich po prostu wybić w bardzo ładnym stylu, bardzo szybciutko. Bez większych problemów. Tutaj powinni uciekać zaraz ci nasi przeciwnicy. Ale zobaczcie, jakie straty oni ponieśli. O, właśnie, o to chodziło. Uciekamy, uciekamy, świetnie. Te jednostki też, oj. Oj, nadziałem się na coś. Więc tamtych od razu wycofuję. Dalej co robię? Generał na bardziej na środek. Tego bardziej tam. Oj, może was... No nie dali im w ogóle dojść nawet do bitwy. Dobra, tak czy siak. Teraz waszym zadaniem... O, wy sobie przejmujecie tych. Świetnie. Atakujcie tych w takim razie, wy atakujcie tych. Mam nadzieję, że się powiedzie. Tutaj atak na tych. Nie stójcie tam z tyłu, to się nie opłaca naprawdę. Atak na plecy tych włóczników. Powinien być bardziej skuteczny, tu ewidentnie jest... ewidentnie to źle po prostu wygląda. Co tu się stało? Nie widać efektu zbytnio. Natomiast wierzcie mi, iż efekt powinien być w takiej dobrej, finalnej wersji. O, tak jak tutaj. A czemu wy walczycie akurat? Nie da się nad wszystkim zapanować. Martwiłbym się troszkę o generała, żeby mi tutaj zaraz nie umarł. Weźcie wszyscy się skupicie tam może, po prostu na tamtych terenach. O, generał przeciwników nie żyje, to jest genialna informacja, bo teraz można się skupić właśnie na tym, żeby tych przeciwników doprowadzić wręcz do płaczu. Gdzie tu jest jeszcze ktoś, kto w ogóle nic nie robi? Wy nic nie robicie. No to poproszę atak na tych łuczników. A wy co robicie? Tutaj atak na nich. O, wszystko już popękało, świetnie. Jak to wyszło? 27%, kurczę, za naprawdę dużą armię przeciwnika. Chociaż może nie wyposażoną najlepiej, ale na pewno dużą. To jest wynik bardzo sympatyczny. O, ci już uciekają. Kontynuuj. No i teraz zaczynamy zabawę. Raz, dwa, trzy. Kto tu jeszcze ucieka? Cztery, pięć. I wy oczywiście wyłączono to i to. I zwiększamy prędkość. Zobaczymy, jak ta konnica się rozlewa po przeciwnikach i dokonuje rzezi. Troszeczkę piastów muszę przetrenować i już zaczynam widzieć, że potrzebowałbym troszeczkę update'u tych jednostek. One są nadal dobre, natomiast... brak im takiej potężniejszej wytrzymałości, potężniejszej szarży im brakuje tego. Nie wiem, czy coś jest nie tak z tą szarżą teraz podczas tej kampanii, czy jak, ale wielokrotnie widziałem właśnie, że ta szarża coś tak niby wchodzi, niby nie wchodzi, to nie wygląda dobrze, a tym bardziej dobrze nie działa. Dla nas niedobrze nie działa, tak? W żaden sposób. 27% strat to nawet nie jest 30%, a 30% nawet nie 1/3, więc wynik po prostu bardzo dobry. Pozwólcie, że się po prostu napiję jeszcze teraz. Jak to po prostu Radek ma w zwyczaju. Muszę przepukać swoje gardło, ponieważ jest okropnie styrane. I to by było na tyle. 457 straconych za 2000 ponad. W praktyce za 2200 to jest wynik godny uwagi.
No i bardzo dobrze, wracamy się teraz do naszej stolicy swego rodzaju. I teraz tak. Przetrenowaniu muszą ulec jednostki tego typu. Tego typu na pewno. A przede wszystkim to chcę rozbudować jeszcze to miejsce. Powiększenie się świty, zwiększenie armii. W ogóle poczekajcie. Po co mi to? Po co mi to, skoro ja to wszystko mam? Tylko w troszkę mniejszych ilościach, bo poobijane. Tak, tak. Tak i tak. Mogę przetrenować? Nie mogę przetrenować. A nie mogę. Już myślałem, że nie mogę, że wiecie, połączyłem nagle. Ops, sorry ziomuś. Nadal mogę przetrenować. O kurczę, nie wyleciało mi. Ciekawe, czy gdybym teraz to, wiecie, nacisnął, że jednak nie, to czy bym miał taką możliwość. Co do tych, może też się nauczymy w końcu i nimi jakoś zarządzać inteligentnie. O, od razu, widzicie, 15 przeszkalam. Z tych tak, tych jeszcze tak. I 76. Widzicie, dwa przeszkolenia zamiast niesamowitej ilości jakiejś. Później tylko przeszkolić te dwie jednostki kawalerii. Ile mam kawalerii? 2, 3. Nie, ja potrzebuję czwartej jednostki kawalerii. Tej, która jest tutaj zamiast jakąś piechotę, coś takiego. Może tutaj będę miał możliwości rekrutacyjne. A, za dwie tury. Dobra, to jeszcze chwilkę. W tym miejscu natomiast to wszystko wygląda ok, tam też ok. No niewielkie straty jak za to, że rozbiliśmy taką armię, naprawdę. A tu jeszcze zmierza ten oddział. Ten niech sobie stoi. No i nadal nie było kolejnej tury, kurczę, puszczonej. Niesamowite. Przepraszam. Naprawdę, ten odcinek już słabej jakości jest, ja wiem. Chrząkam i tak dalej, ale wierzcie mi, to jest szósty odcinek, który nagrywam pod rząd. To jest około 4 godzin mówienia, to jest naprawdę dużo. Nie mają generała, to jest jakieś słabizna. Natomiast wiecie, ja się cofam niby, on to zafollowuje. Bite, ta. Jakiś tam automacik i tak dalej, zakaż się. Wrócili do Krakowa, nie wiem czy dobrze. Bo jeżeli oni są zarażeni, to może być źle. No dobra, pobiję ich w takim razie, bo i tak zaczęli oblegać Kraków. Więc muszę ich po prostu odeprzeć. Dwie tury po tej będę miał tą świetną twierdzę węgierską. Oj, wiem jak ją nazwę. Zmienię nazwę tej węgierskiej twierdzy, żeby się nie kojarzyła źle. Wiem jak ją nazwę. Oj, ja wiem jak ją nazwę. Prawa handlowe z Aragonią. Brawo, bardzo proszę. Trzeba Moskwę zająć, żeby pokazać tym Nowogrodowi, że jednak, kurczę, sorry ziomuś, nie ma tak dobrze z nami, nie będziesz pogrywał. W ogóle gdzieś muszą mieć twierdzę, gdzie szkodą te dobre jednostki, naprawdę dobre jednostki mają, to jest aż dziwne. Tutaj dziękuję za te informacje, za te też, czy również, to lepiej, ładniej brzmi w naszym polskim języku. Okej, no ta kawaleria po prostu jest okropnie pobijana. A mógłbym się nią wybrać, tą armią gdzieś, na przykład na Wrocław. Natomiast nie mogę ze względu właśnie na jej boleści. Chociaż powiem szczerze, że w sumie... Zobaczcie, jako takie siły tu mam, żeby zostawić we Wrocławiu? Te ruszają co prawda do Krakowa. Natomiast tak, z Krakowa zaraz... Kraków zaraz odbijemy sobie spokojnie. Kto to jest taki, powiedzmy, dość... Oj. Ciebie dam tutaj. Połączę. Oddam. Tak. Tak. A nie, oni się jeszcze przetrenowują. No to nie bądźmy tacy. Nie bądźmy tacy. Niech się przetrenowują. Tych sobie jeszcze zrekrutuję. Ty będziesz miał tego pod swoją pieczą. Teraz tak, jeżeli miałbym kogoś zaatakować, to tak. Czy to będzie Wrocław?
Czy to będzie Szczecin? Szczecin jest ładną twierdzą. Nie, żeby najlepiej było i to, bo wiecie, taka linia by nam się przesunęła, natomiast... Kto go wie? Kto go tam wie? O! O, proszę, ja się nie spodziewałem tego. Cóż za świetna informacja. I tutaj biskup, wychodzisz. O, tu mam... Wow! Wow, świetny atak, niesamowity, 8 aż. To jest naprawdę dużo jak na nas. To wszystko połączone, połączone. Tak, kogo zostawiamy? Jakieś takie pełne oddziały mogę zostawić. 4, reszta rusza. Obniżone podatki. Won z drogi. Won jeszcze raz, zapisujemy grę, odcinek 17. Czy to jest 18 już chyba? Nie chciałem tego rozgrywać, naprawdę. W każdym razie, wracamy do tego miejsca. Przetrenowujemy sobie jednostki, w ogóle Watchtower, czemu nie? Przetrenowujemy jednostki, weźmiemy coś stąd. Kaplica, nie, czaple, znaczy czasy, no. Kościółek mały. Największa kaplica, no po prostu, o. Chapel, właśnie. Nie small chapel, tylko chapel. No, no wiecie o co chodzi. W każdym razie. W każdym razie, moi kochani. Coś się dzieje. Bierzemy tą armię i wychodzimy im. 2-1 przewaga. Jak stoimy z czasem w ogóle? A stoimy dobrze. Kogo nie mają w armii? Jeden oddział kawalerii, który jest generałem w tym przypadku. Poradzimy sobie z niej bez problemów. Zapisujemy grę. To jest chyba odcinek 18, kurczę. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Więc niepotrzebnie 17 nadpisałem, gdyby coś się stało. To będzie bardzo niemiło. Tylko mam nadzieję, że to nagranie mi nie ucierpi w jakiś niesamowity sposób. A może... Wtedy nie będę miał jak zacząć tego odcinka, naprawdę, to byłoby okropne. A niestety OBS potrafi się czasami tak zawiesić. Dobra. I startujemy bitwę, wychodzimy. No już ten Kraków, z tego Krakowa to my za chwilę wychodzimy, naprawdę. Mieszkańcy miasta muszą się dziwić nieźle. Takie, o kurwa, o co im chodzi? Znowu idą. Weźcie ich tu no rozstawcie się jakoś logicznie, Jezus Maria. No, mniejsza. Was gdzieś w tym miejscu. Generał gdzieś w tym miejscu. Ci w tamtym. Kogo my tu mamy? Już jedziemy pędzikiem, pędzikiem, pędzikiem. W ogóle w sumie was mogę wykorzystać, żebyście zaatakowali katapultę. Zwiększamy tempo biegiem. Ale nie atakujcie katapulty. Nie, 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 nie warto strzału marnować. Ale na milicję w sumie już można. Najlepiej będzie, jeżeli pomarnujecie te swoje strzały gdzieś tam po boku. O, katapulta przejęta, super. Najlepiej będzie faktycznie, jeżeli te nasze jednostki po prostu gdzieś tam przejdą do tyłu i zaatakują ten oddział. Zapomniałem, że to nie jest taki... Jezus Maria, co wy robicie? Sześciokrotne tempo czasami. Dobra, zaatakujcie te oddziały dystansowe, bo widzę, że jednak mają coś dystansowych. Oni mogą nam zrobić sporo krzywdy. My sobie robimy grupę i idziemy do przodu bardzo mocno. A generał tu. Jak sobie radzicie w strzelaniu do tych przeciwników? Możecie zacząć krążyć dookoła, żeby was tak nie strzelali. O, gdzie uciekacie? Halo, pyszczki moje wy. Was damy na bok, piechota.
biegiem do przodu. O, ładnie są ostrzeliwywani, dobrze jest. Mogło być zdecydowanie gorzej. Dobra, koniec tego bajdurzenia tutaj. Koniec też takiego tempa. Stać, nie uciekać i strzelać. Co do tych jednostek, to oczywiście już atak na nich. Generał tutaj z tej strony. Kawaleria. O ty! Kogo byście zaatakowali? O, generał chce wpierdziel dostać jego. Dobra, uciekajcie stamtąd. Dobra, rozwalimy jeszcze sobie tych tutaj, szarżą, mam nadzieję. Tak, no dobra, ładna szarża weszła nawet. Z całkiem zacnymi stratami. O, tam uciekają, genialnie. Jezus Maria, jakie wy straty sobie nabijacie. Ale jesteście głupi po prostu. Okropnie głupi. Sami nie potraficie ogarnąć, kiedy przeciwnik do was podbiega. Ja muszę wami zarządzać, jak by był nie wiadomo kim. Coś takiego się nazywa... A dobra, nie będę mówił, jak to się nazywa, bo to jest przykre. No jakby to powiedzieć, kolejna bitwa, w której mam jednak jakieś sporawe straty nawet. Nie potrafię trzymać nawet celu. Jejku. Dobra, generale, uciekaj. Nie chcę, żeby doświadczył szarży. Uciekaj, Boże, 10 razy... Szlak mi trafi już dzisiaj z tym. Obiecuję, że to jest dzisiaj nagrywam ostatni odcinek z tej gry. Szlak mnie trafia, że te jednostki mi się nie słuchają. Biegnij w tamtą stronę, nie w tamtą. Tamci nie uciekają, albo uciekają w ostatniej chwili. Więc tracę ich całą masę. Gdzieś tamci ogólnie się nie słuchają. Ci nie wiem, co robią. Zachowują się, jakby mieli 10 lat. Możecie go po prostu zabić. Patrzcie, i teraz boom, robicie tak. Wiem, że to jest niesamowite i w ogóle, ale... Ostrzegam, uprzedzam pytania. Tak, da się tak zrobić. Weźcie, przestańcie uciekać, na litość boską, zaatakujcie ich normalnie, jak normalna kawaleria. Dobrze, generał przeciwników ucieka. I jeszcze go zabiliśmy. Więc informacja podwójnie świetna. I kontynuuj bitwę, rozbijmy go i konkretnie. Natomiast jak ja potrzebuję w Krakowie tylu jednostek, że potrzebuję naprawdę tej twierdzy jak nic innego. Przecież obronić Kraków to jest tragedia. Co chwila coś się atakuje. Co chwila się traci. Jeszcze moi ludzie oczywiście sami siebie mordują prawie, że niektórymi zachowaniami. Szkoda gadać. Dobrze, to wszystko. Co mi zostało? 21 tych ludzi. Tutaj może jeden oddział dystansowy. Miałem przed tą bitwą 3. Pobijane, ale 3. 18 uciekło, to jest niewielu. I tyle. Niemcy znowu odparci. Ale jeżeli teraz wyskoczy im pełna armia, to już nie będzie tak łatwo. A to jest możliwe, że skądś mi zaraz wyleci. Połączyłem sobie jednostki, bo oczywiście co ja mogę zrobić innego? Przetrenowałem sobie tamte, znaczy włożyłem do przetrenowania, że się tak wyrażę. No tego potrzebuję, za turę będę miał. I tej osady potrzebuję i będę miał za 2 tury, więc... No można powiedzieć, że jest wcale nie najgorzej. O, zaraz będę miał tą kawalerię, znaczy możliwość ich posiadania. A te oddziały sobie przesyłam i tak dalej. Okej. Okay. A tutaj kiedy? 6 tur. Dobra, koniec tur.
Już tym razem na pewno. Oj, zapomniałem zobaczyć, jak to wyglądało. O, tu jest Francja. Co ci Niemcy tak dostają? Wydaje mi się, że gdybym teraz z nich wszedł, to jest duże prawdopodobieństwo, że mieliby problemy z defensywą. Natomiast, wiecie, jeżeli ja wejdę i stracę armię z Torunia, to będzie problem, bo to jest armia, która broni nas. To jest najpotężniejsza armia, to jest najważniejsza armia. Na niej wszystko spoczywa. Na tych ludziach spoczywają... Na barkach tych ludzi spoczywa cały ciężar narodu. Jesteś tak lojalny jak... Szkoda, bo przydałby mi się generał jakiś. Zawieszenie broni. Niemcy, chcecie zawieszenie broni może? Podilujemy? Co? Ciekawy jestem w sumie, czy by nie chcieli. Dobra. Jak to już wygląda w tym momencie? Wygląda to dobrze nawet. Jak ja... Ile masz lat? 64. Ty kopniesz mi zaraz w kalendarz. Budowy jakieś tam zakończone. Mam 11,5 tysiąca. Genialnie. Znowu coś? Co? Dobra, nic nie zrobisz. Jesteś jakimś tam generałem. Wysyłasz pojedynczych generałów. To już jest żałosne. Dalej. Konstrukcje. Coś ciekawego? No nie. Tutaj nic. Nowogrodzie. Też nic. No może mam nawet ciekawe konstrukcje do wybudowania, natomiast jeszcze nie za bardzo teraz. Mógłbym w sumie w Halicz jeszcze ulepszyć. 11 tysięcy. Nie wiem, czy nie. Wolę na razie nie wydawać tych pieniędzy. Jestem skąpy, wiem, ale... Ale to czasami popłaca, wierzcie mi. W każdym razie... Ja sobie jednak wolę wysłać tych panów tu. I przetrenować. I tak będzie najlepiej. Damy pod te stanowisko, znaczy pod komendę temu generałowi. Coś w sumie, kurczę, co ja robię? Właśnie wymieniajmy sobie tych włóczników na inne oddziały. O, w ten sposób. I zaraz dostaniemy kawalerię i potem jak dostaniemy tę kawalerię, to ja ruszę chyba jednak. No tak, ty mi pokazałeś całkiem interesujący skrawek mapy. Ja jeszcze chcę kolejnego szpiega. Znaczy, Belgrad również w ogóle nie broniony. Znaczy, to jest wszystko rebelianckie, nikt tego nie rusza, nikt się tym nie zajmuje. Szczecin wygląda interesująco. Tutaj też nic nie ma, tutaj ewentualnie może coś być. Chyba, że Niemcy szykują jakąś grubszą ofensywę w moją stronę. Kolonia została zajęta przez Francuzów. Tu jest francuskie coś. Wow! I tutaj też jest francuskie. Co się dzieje? Przecież Francuzi powinni zdechnąć po tym, jak ja zobaczyłem, że... Znaczy, po tym, jak się okazało, że oni są tak ciśnięci przez... Jak oni się nazywali? Genua? Przez Genuę. Byli tak ciśnięci przez Genuę i nagle się okazuje, że ej, w sumie słuchajcie, no jednak my żyjemy, nawet mamy się dobrze ciśniem Niemców. Cóż, nic tylko się cieszyć. Okej, okay, mogę sobie zainwestować troszeczkę w rozwój tego typu. Myślę, że mogę, to są już takie środkowe tereny. O, tu już zainwestowałem, pewnie tutaj też mogę, co? Nie, nie mogę już w tym miejscu. W Nowogrodzie pewnie bym mógł, ale Nowogród jest troszeczkę jeszcze zmiennym miejscem. Więc tego nie zrobię. W Płocku na pewno nie mogę. Ale w Palandze mogę. Pałangę sobie świetnie rozwinę w takim razie. Z pełną przyjemnością się tak wyrażę. No tutaj nie mogę, tutaj klasyka, że nie mogę, bo tu jest na pewno rozwinięte wszystko. I będziemy mieli bardzo ładne dochody. W następnej turze też. Więc wszystko się chwali, chwali. I jedna tura do zajęcia tej osady. Dobrze, jeszcze skończę tą turę specjalnie dla was, żebyście zobaczyli, czy oni wyjdą, czy zajmiemy tą osadę. Więc czy będzie bitwa, czy nie będzie tej bitwy. O, właśnie tą twierdzę, tą piękną twierdzę. To jest forteca już.
Rozumiecie to? Forteca wpada w nasze rączki. Niemcy też nic już nie wysłali w takim razie. Zostali pobici przez nas. Informacja przegenialna. Nie wiem, jakim cudem w ogóle ta kampania nam się udaje. Mamy masę szczęścia zapewne. O, wychodzą do nas. No spoko. W ogóle dostali wsparcie od nich. Żartujecie sobie. Bez jaj, żartujecie sobie. To jest gówno. To jest dwóch generałów. Jeden jest wyjebany w kosmos. No nic, tą bitwę słuchajcie, Amerykanie, zobaczcie już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. Mówi Leos Radek. Bye bye.